Cześć. Dzisiaj będę was stakał o tę konstrukcję. Jest to blokada na kierownicę w takim kształcie pałki baseballowej, można powiedzieć. No, generalnie zasada jest taka, że taki długi przedmiot montujemy sobie tutaj na kierownicy. Zrobię tutaj troszkę lepiej tą kamerką. Je ustawię. No i zapinamy. Te dwa takie zęby nam tutaj mają wejść między kierownicę, o ten, a tam ją przypiąć po prostu, pstryk, i mamy tutaj tak tędy, powiedzmy, koło kierownicy przechodzi, no i ciężko byłoby obrócić w ogóle taką kierownicą, więc no z taką blokadą raczej żaden złodziej nam nie odjedzie samochodem. No dobra, to tak to działa, to kręci się w jedną stronę bez klucza, czyli możemy zapiąć bez klucza, natomiast z powrotem już nie chce się obrócić. Taki tutaj oplot jest z gąbeczki, żeby nam też tutaj nic się nie porysowało w aucie. No okej, tylko że minus tej kierownicy, tej blokady, no to jest ten zamek. Ja nie wiem, jak ona siłowo by sobie radziła. Dzisiaj sobie sprawdzimy odporność finezyjną. No i ten zamek to jest problem. Wiele tanich sejfów posiada taki zamek. Dlaczego to jest problem? Dlatego, że nie wiem, co zrobić, żeby było dobrze widać. Bo takim oto przyjacielem najprawdopodobniej jesteśmy w stanie otworzyć ten zamek no, w kilka sekund. Dobra, spróbujmy to zrobić. To jest takie narzędzie kupione gdzieś na chińskim portalu za jakieś małe pieniądze. Trzeba trafić sobie, żeby pinę trafiły na te pręciki. No i chyba... Przepraszam was. Chyba już, tylko że ja w prawo kręciłem. Po prostu... Już mamy to otwarte, więc ten zamek jest po prostu do niczego. No i to widać tak. O. Często ten zamek, zacznę się teraz tak jest, po użyciu takiego narzędzia, on się potrafi zaciąć, tudzież parę razy mi się zdarzyło, że jakiś pin mi wypadł po prostu. No ale mimo wszystko możemy spróbować to go zresetować, czyli ustawić znowu te piny z powrotem, te takie pręciki i spróbować go, o dobra, wrócić do pozycji 0, teraz to jest trochę ta pozycja, tak jest, i teraz nie powinno nam się już udać przekręcić z powrotem. Ja wam pokażę jeszcze raz, jak to szybko działa. Po prawnym ustawieniu mamy te takie pręciki powysuwane. To zresetuję, ustawię. Ważne jest, żeby trafić tym urządzeniem w te piny i już w zasadzie mamy to... Przepraszam, już tą stronę zaprzekręciłem. I już mamy to odbezpieczone. Jak widzicie, kręci się w przeciwnym kierunku, czyli moglibyśmy to odpiąć. No i to jest taki zamek, to jest wielki minus nie tylko tego, teraz zablokowałem, nie tylko tego zabezpieczenia na kierownicę, natomiast również wielu tanich sejfów, dlatego nie polecam takich rozwiązań z takim oto zameczkiem. Dobra, to tyle na dzisiaj. Taki prosty, miły materiał. Trzymajcie się, spróbujemy siłowo powalczyć. Kiedyś miałem podobną taką żółtą lagę, to ją popsuliśmy w Imadla. Ja mam inny pomysł, żeby sprawdzić siłowo, ale to nie teraz. A, bo jeszcze jedna rzecz mnie tutaj nieco niepokoi, że tu jest plastik tu jest. W tym miejscu i ta zębatka, po prostu słyszymy, tak? Ona być może jest metalowa, ale ten element jest też plastikowy i spróbujemy sobie coś z tym podziałać. W jakimś filmie za jakiś czas. Dobra, trzymajcie się. Dzięki za oglądanie. Blokada z takimi zamkami, no to nie. Cześć.